Państwa została czołowa trójka. Na trzecim miejscu Kamil Stoch, który ma ogromną szansę na to, aby awansować z czwartego na trzecie miejsce w klasyfikacji łącznej cyklu Grand Prix. Ma szansę na to, aby po raz piąty w piątym konkursie na Igielicie stanąć na podium. Jest bardzo dobry skok Kamila Stocha. To jest także około 125-metrowa odległość reprezentanta Polski, który w pierwszej kolejce, przypomnę, uzyskał 123 metry, dokładnie 125 metrów skacze Kamil Stoch. Dostanie także sporo punktów za niesprzyjający wiatr. No i myślę, że przy wysokich też notach, 19, 2 po 18,5, 3, 18 punktów, Polak, który nad Johannem Remenem Ebensenem miał 1,2 punktu przewagi po pierwszej serii, będzie nowym przodownikiem. Czyli w najgorszym razie będzie trzecie miejsce, będzie miejsce na podium. Tak jest, 259.